Dzisiaj przyniesiemy sobie Psalmopeus Irminie, którą dostaliśmy od Marcina. Jest naprawdę piękna, no ale terrarium, które tu widzicie, jest za duże, niestety. Jest za duże, jest już troszkę zanieczyszczone. Nie mieści nam się do szafki, chcemy ją przenieść, żeby miała nowe, ładne, które sobie jakoś od nowa urządzi. Jedno z tych, które właśnie dostaliśmy od Dominika, będzie dla niej idealne. Tubę dostaliśmy od Terra Shopu, taką naprawdę piękna, fest, tuba więc jest taka wielka, piękna, ona sobie będzie tam miała wygodnie. Musimy jej tylko jakieś roślinki dołożyć, co zresztą zaraz zobaczycie. W takim razie, skoro mamy wszystko gotowe, bierzemy się za aranocję. Zostańcie z nami! Psalmopeus Irminia zwana jest potocznie ptacznikiem wenezuelskim, ponieważ pochodzi właśnie z Wenezueli. Dlatego zapraszamy Was teraz w podróż do Wenezueli z Warszawy nad Ocean Atlantycki do Ameryki Południowej, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak wygląda tamtejsza roślinność. Panuje tam klimat równikowy. Od maja do października jest pora deszczowa. Miesiące są bardzo ciepłe. Średnia temperatura to aż 24-28 stopni. Warunki te dają nam bardzo różnorodną roślinność. Występują tu także słynne, wiecznie zielone lasy równikowe. A więc mamy mnóstwo drzew, konary, korzenie, czyli wszystko to, co tworzy nam wymarzone kryjówki dla ptaszników. A teraz wracamy już do naszej kochanej Warszawy. Jak widzicie, na początek dodajemy do naszego terrarium trochę torfu, to taką większą ilość, którego połączymy z wermikulitem, żeby podłoże lepiej trzymało wilgotność. Dodamy troszkę też cinków kory, które kupiliśmy od Reptility. I powiemy Wam, że naprawdę są bardzo, bardzo fajne. To jest jeden z niewielu zakupów, który nam się spodobał u nich. Dodatkowo damy kilka roślinek, które udało nam się zakupić Leroy Merlin. Roślinki pomogą nam fajnie odwzorować środowisko naturalne. Taką głębię dodadzą do terrarium. A dodatkowo, żeby Irminia mogła sobie stworzyć kryjówkę z sieci, dodamy jeszcze właśnie ścinki, mech. Oczywiście będzie miała tubę korkową, którą już widzicie obok. Tak, tuba już czeka. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jakie to roślinki, to są to rośliny zielone. Tak. Tak były nazwane w Leroy. Dokładnie nie znamy ich nazw, ale jeżeli ktoś z Was orientuje się mniej więcej, można nam wstawić komentarz. Możecie napisać, to pomożecie też innym, którzy by chcieli ją zakupić. A i my się z ciekawości nie dowiemy, co to za roślinki. Dodatkowo oczywiście trzykrotka, ona tak fajnie chłoni wilgoć, która spływa na dno. A jest to za szybko z naszej hodowli, więc akurat wykorzystamy to, co jeszcze mamy na parapecie. Mhm. Jeszcze jakieś końcowe poprawki z roślinkami. Tak, bo roślinki zawsze żyją swoim życiem, nie chcą... Jak przeżyją, to przeżyją, jak nie, to trudno. A teraz zabieramy się za dekorację tuby korkowej. Niestety nie udało nam się dorwać takiej, która ma porosty, dlatego Weronika wykombinowała dużo ciekawszy pomysł, którym jest udekorowanie tuby mchem. I taki po prostu zwykły mech wpychamy w jakieś szczelinki. Bez żadnej żyłki będzie po prostu... No, całkiem spoko się to trzyma, jak widzicie, bez żadnego problemu. Mam nadzieję, że pająk nie będzie tego jakoś zrzucał. Ułożyłam dosyć nasz. Dosyć stabilnie to jest. Ech. A jeszcze jak się zbliży, to one lekko napuchną, to też. Tak się bardziej zeklinują, nie? W to dokładnie. Wszystko. Jak widzicie, terrarium dla naszej samiczki jest wysokie, bo ona jest już dorosła. Potrzebuje około 30 cm wysokości terrarium, żeby mogła sobie zbudować gniazdo fajne na górze. A co ciekawe, Irminie w naturze budują gniazda dość wysoko, na konarach drzew, ale maksymalnie na wysokości 2 metrów nad poziomem morza. Dodatkowo do terrarium daliśmy jeszcze mech reniferowy, który zakupiliśmy u Terra Shopu, w którym się po prostu zakochaliśmy. Mech jest świetny, jest taki miły, miękki, jak taka... Ma taką, nie wiem jak to nazwać, fakturę takiej gąbki. A dodatkowo ma inny kolor od zwykłego mchu. Taki biały, lekko wpadający w żółty. I jest naprawdę takim fajnym dodatkiem, zamiast, nie wiem, porostów na przykład. Czego porosty czasami zanikają po prostu na podłożu.
Te porosty tak się fajnie odwzorowują. Odznaczają nam się. Odznaczają się. Ale też zobaczcie, jak to wszystko razem tworzy taką fajną kompozycję, właśnie jak w takim lesie tropikalnym. A teraz przechodzimy już do starego terrarium, w którym, jak widzicie, no jest już taki syfek, można powiedzieć. To terrarium było też bardzo przesuszone. A jak wiecie lub nie wiecie, u Irminii trzeba zapewnić 75% wilgotności. Jak mówiliśmy na wstępie, ptasznika tego razem z terrarium otrzymaliśmy od Marcina, którego serdecznie pozdrawiamy. Jak widzisz, ptasznik będzie miał u nas dobrze. Więc teraz trzeba naszą samiczkę wygonić. Na spokojnie przeniesiemy ją do mniejszego pojemniczka, żeby łatwo ją przenieść, nie kombinować. Na spokojnie, bez problemu. A następnie wpuszczamy ją już do nowego zbiornika. Oczywiście przy pomocy pęsety. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda samica Irmini. Samice dorastają do 5,5 długości ciała centymetrów, z odnóżami tak około do 17 cm. Samiczki są czarne i mają taki ten charakterystyczny wzorek na łóżkach. Tak, wzorek na nóżkach i na odwłoku, taki pomarańczowy. Na nóżkach takie jakby płomyczki nawet. Dokładnie. Śliczne są. Samiec jest troszkę mniejszy i raczej taki brązowy. I jest często mylony z samcem Psammopoeusa cambridge'a. Dlatego uważajcie, co kupujecie, jak będzie potrzebowali samca. Warto na to zwrócić uwagę. Ale samiec też ma te płomyczki, tylko że takie mniej widoczne już, no nie? Takie słabsze. Dokładnie. I jest taki bardziej brązowy, nie? A nie czarny. Nasza Irminia już powoli bada teren. A my jeszcze wam powiemy, że jad Irmini jest dość słaby. Nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Lecz jest to taki dosyć szybki ptasznik, na którego trzeba jednak uważać. I jak widzicie, nasza samiczka już spija sobie wodę ze ściany, czyli chciało się pić. Co będzie miało u nas zapewnione, oczywiście. Staramy się takie właśnie ptaszniki tego typu tak zwilżać raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu maksymalnie. Takim zraszaczem, żeby też nie przesadzić, żeby nie zrobić jakiegoś bagna. Ale też fajnie woda się osadza właśnie na roślinach. Jak mają takie sztywniejsze liście, dokładnie, właśnie. To takie kropelki się robią. Nawet trzykrotka fajnie osadza sobie wody na liściach. Mhm. To tworzy taką jakby miseczkę dla ptaszników nadrzewnych, tak. Dzięki czemu mogą sobie właśnie spijać wodę. Widzicie, ona w ogóle nie ucieka przed wodą, tylko właśnie tak chłonie ją, czeka. No w sumie jak ma przez pół roku porę deszczową, no to jest przyzwyczajona do deszczu. Gdyby była w naturalnych warunkach, tak, ale jak jest wychowana w niewoli, no to wiesz, tego nawet nie zaznała. No niestety. Ale trzeba je to jakoś właśnie odwzorować. Dlatego odpowiednia wilgotność, temperatura na odpowiednim poziomie. A teraz już się z wami powoli żegnamy. Jak widzicie, Irminia już zwiedza swój nowy domek. Dajcie znać, czy terrarium wam się podoba. Czy może wy macie swoje Irminie także w hodowli. My mamy dla niej już samca. Niedługo zobaczycie jakieś filmiki z ich udziałem wspólnym. Jeżeli chcielibyście jakiś update z tego, co zrobiła Irminia w terrarium po okresie około 2 tygodni, miesiąca, dajcie nam znać, to wtedy jakiś może film z tego nagramy, albo na przykład wstawimy coś na Facebooka, na którego was serdecznie zapraszamy. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie nam subskrypcję, łapeczkę i widzimy się już w następnym filmiku. Na razie. Cześć.